życie jest pełne nawyków. Nawyki biorą się stąd, że mamy już swoje lata, choć młodo wyglądamy. Ja, mając 58 lat, wiem, że jest pewna część życia, która jest niezmienialna, na przykład uprawianie sportu, różnego sportu, i to jest mój nawyk, moja obsesja, ja to robię. A są też takie nawyki, które przychodzą z czasem, na przykład od 10 lat piję zieloną herbatę z samego rana, i to już jest rzecz, z której ja bym nie zrezygnował. Mam fatalny nawyk uzależnienia od internetu. Gdy jestem poza internetem, czuję się źle i czuję, że coś się koło mnie dzieje, a ja w tym nie biorę udziału. Nawyki i my wobec przyzwyczajeń to jest po prostu coś dynamicznego, ale też coś wspaniałego. Jak długo zmieniamy swoje nawyki, to żyjemy, jesteśmy interaktywni z otoczeniem, z bliskimi, z polityką, z kulturą. Jeszcze jeden nawyk. Już na moim biurku po prawej stronie leżą książki, które kupiłem i ich nie przeczytałem, i one mają mnie wkurzać. Te książki są moim wyrzutem sumienia, ale ten wyrzut sumienia redukowany jest przez to, że te książki czytam, w związku z tym ich ubywa, ale przybywają na to miejsce nowe. W związku z tym to jest bardzo interaktywne i prowokujące jednak do jakiegoś wysiłku umysłowego. Trzeba chcieć zmieniać nawyki, ale trzeba też się poddawać temu, co dzieje się wokół ludzi. To nie jest tak, że my jesteśmy panem i zarządcą świata, który wokół nas istnieje. Jesteśmy poddawani impulsom rozlicznym i ja nie widzę nic złego. Nawyki to nie są poglądy, choć i poglądy, i nawyki można zmieniać.